Witamy widzów kanału Spożywcza TV, portalu Detal.pl oraz agronomist.pl i zapraszamy na program Gabinet Spożywczy, którego gościem jest pani Iwona Łagodzińska, prezes zarządu firmy Terawita. Dzień dobry. Dzień dobry. A rozmowę poprowadzą pan Michał Siwek, dyrektor Departamentu International Food and Agrihub Banku BNP Paribas. Dzień dobry państwu. I Wojciech się Sińską. Pani prezes, Terawita. To znana marka słodyczy, 40 lat tradycji e, i jest jeszcze jeden ważny wyróżnik, w 100% polska firma. Czy w obecnych realiach to jest ułatwienie czy utrudnienie? Albo inaczej, w jakich aspektach ta 100%, ten 100% polski kapitał ułatwia prowadzenie biznesu, a w jakim ewentualnie nie? E, tak, to prawda. E, terawita jest w 100% e, kapitałem polskim. E, myślę, że jest to e, atutem dzisiaj, e, m, dlatego że. E, Widzimy, że konsumenci e, zwracają uwagę na produkty, e, które są produktowane w Polsce e, przez producentów, e, którzy mają swoje siedziby w Polsce, którzy mają własny kapitał również w Polsce. I e, to dla takiego producenta jak TeraVita jest e, dużym atutem, dlatego że e, te Produkty y, są na rynku polskim i klienci nasi zwracają na to uwagę. Także widzę tutaj bardzo dużą korzyść i zwrot y, klientów ku produktom wyprodukowanym z Polski i z polskim kapitałem. No to są plusy, a jest jakiś minusik, chociaż mały? Ja szczerze mówiąc, nie widzę uh -huh. minusu dzisiaj, tak? Dzisiaj w tej y, otwartej y, Europie nie widzę ograniczeń yy, z powodu tego, że spółka jest w 100% kapitałem polskim. Pani prezes, w, w portfolio produktowym państw, pa, państwa produktów klują klasyki, takie jak chociażby czekolada mleczna z orzechami czy gorzka, ale macie też takie bardzo ciekawe propozycje. Nie tuzinkowe, jak na przykład z kawałkami y, truskawek, czy całymi ziarnami y, kawy. Na ile praca, y, na, na ile praca w y, firmie produkującej słodycze jest to praca na trendach, a na ile na technologii? Część naszych produktów to są nasze e, tak zwane klasiki, czyli produkty nasze standardowe, które dzisiaj e, są naszym powiedzmy naszym głównym nurtem i e, sprzedażowym, e, i na tym opieramy naszą sprzedaż, jeżeli chodzi o tabliczki. E, I e, uważamy, że. E, to ten klasyczny nasz biznes jest rentowny i dzisiaj na pewno nie będziemy myśleli, żeby w jakiś sposób zmieniać i receptury, czy opakowania, szczególnie że... Z to co jakość tych naszych produktów jest e, bardzo dobra, bo w naszych czekoladach klasycznych nie mamy E476, które e, zostało wyeliminowane z receptury. E, wanilinę zastąpiliśmy e, m, surowcem e, e, wanilią. E, również nasze opakowania e, klasyków są w, w Opakowaniach w 100% oddanych do recyklingu, gdzie idziemy troszeczkę może nie z trendem, tak? dlatego że jak Państwo obserwujecie półkę, to główni producenci czy nasza konkurencja ma czekolady we flopaku. My idziemy w opakowaniach ze 100% recyklingiem, więc staramy się w ten trend. Yy, środowiskowy wpasować nasze produkty. A na ile to jest praca, bo tak Pani wspomniała o tych terenach tak. konsumenckich. Ja się tutaj tak. absolutnie, obserwując Państwa, postawiłbym tezę, że faktycznie Państwo bardzo trafnie odczytujecie, bo Pani powiedziała, że trochę może w poprzek, ale ja bym powiedział, że zgodnie. Mimo wszystko, bo jednak ten wyczulenie obecnego konsumenta, w szczególności tego bardziej świadomego na te kwestie środowiskowe, wyczulenie na te kwestie krótkiej etykiety, czy składników... Czystej etykiety. Czystej. Czystej etykiety. Kró etykiety. Kró krótkiej czystej. czystej, tak? Bo czystej to jakby jedno etykiety. drugiego tak. nie wyklucza. A na ile faktycznie jest to praca na tutaj... Na, Zarządzanie firmą produkującą czekoladę. Jest to praca też na, na, na technologiach. My mamy bardzo duży dział. Y RD, który obserwuje trendy, które się dzieją. Również receptury, które tworzymy, tworzymy również z naszym klientem. Więc staramy mu się na tyle doradzić, żeby utrzymać tą czystą etykietę, a przede wszystkim, żeby surowce były naturalnie pozyskiwane. Jeszcze jedno chciałam powiedzieć, że Terawita to nie tylko tabliczki czekolady, bo nasze. Duży biznes opiera się również na produktach, półproduktach, które dostarczamy do branży B2B, rzemieślniczej, choreki. To jest i tam, również te produkty, które dostarczamy, mają bardzo wysoką jakość i również czystą etykietę. Z naszego kremu czekoladowego i orzechowego wyeliminowaliśmy olej palmowy. Na nasi Konkurenci dalej tego oleju palmowego używają? Jest taka kategoria konsumentów młodzi dorośli. I szczególnie wśród nich um, e, Furorę robi produkt, który można opisać jako szybka, przekąska, funkcjonalna. E, jest też aspekt prozdrowotny takiej przekąski. No, oczywiście, wyroby czekoladowe mogą być przekąską, natomiast z tą prozdrowotnością to nie jest takie oczywiste. Jak państwo do tego podchodzą? E, Mamy projekty, które przygotowaliśmy, produkty funkcjonalne. Nie bardzo chciałabym teraz zdradzać, jakiego typu to są produkty. To są produkty, które my mamy w naszym dziale RD. Po prostu zaparkowane. To musimy dzisiaj, przy tej niestabilnej sytuacji e, e, gospodarczej, nie chcemy z tymi produktami wychodzić na rynek, bo to potrzebny jest marketing, dystrybucja. Dzisiaj wielu producentów wstrzymuje się z wprowadzaniem nowych produktów. Tym bardziej, że my oceniamy, że na razie oczywiście te produkty e, funkcjonalne one rosną, ale to nie jest dalej ten wolumen, tak? A my jesteśmy dużym przedsiębiorstwem, bazujemy na wolumenie i jeżeli osiągniemy, będziemy widzieli, że ten, ta sytuacja e, gospodarcza będzie na tyle spokojna, że będziemy mogli wprowadzać te produkty, na pewno chętnie to zrobimy, bo mamy przygotowane co najmniej z 20 produktów, które w małych formatach. Możemy produkować. Pani nie chce ujawiać tajemnicy, doskonale to rozumiemy, ale tak o tym opowiada, że ja muszę dopytać, a to zupełnie nowe marki czy przekształcenie dotychczasowe? Znaczy nie, no to dalej jest pod marką terawita, tak? To będzie dalej pod marką terawita, tylko w innych formatach, małych, tych mhm. kieszonkowych, tak? Do a, y, po prostu impulsa. Tak? który można e, e, na raz zjeść, e, czy e, zabrać ze sobą, włożyć do torby. To nie jest duży format czekolady 250 czy 225, czy nawet setki. Tak? To jest, ba, Robimy w granicach 18 gram tak? do 30 gram. Także mamy te produkty, my mamy to przygotowane, ale dzisiaj na pewno nie wyjdziemy z, tym, z tą ofertą na rynek. Pani prezes, wspomniała Pani sytuację ekonomiczną. Myślę, że można powiedzieć, że ma, mamy problematyczną, trudną sytuację, nie, nie, że Pani to zmiękczyła trochę. Natomiast tutaj też powołując się trochę na, na wyniki badań, e, bieżące nastroje konsumenckie, na czym oszczędzają pol, Polacy, widzimy, że w niespełna rok grupa Polaków deklarujących, że zmuszą oszczędzać, dokonują wyborów, które odprowadzą do, do, do o, szukania oszczędności codziennych zakupam wzrosła prawie o 20 punktów procentowych, z 40 do, do 60. No i oczywiście, jeśli chodzi o deklaracje, słodycze, przekąski są w tych kategoriach, które są deklarowane jako te, w których najczęściej będziemy e, rezygnowali, szukając konsekwentnie tych oszczędności. A z drugiej strony, tutaj też e, sprawdziłem sobie przed e, naszą rozmową, że wolumen produkcji czekolady w pierwszych 7 miesiącach 2020 roku w Polsce był większy o 8,6%. I teraz pytanie, czy faktycznie odczuwacie Państwo te, te, te zmiany w decyzjach zakupowych już? I y, czy widzicie przesunięcie ewentualnie, czy w formatach, czy w, w kategoriach, czy w szukaniu faktycznie tańszych zamienników? Jak pani, y, ja jak to, od, y, to jest to, co potwierdzam to, co Pan powiedział. My nie odczuwamy y, spadku sprzedaży w związku z. Y, y, z Deklaracjami konsumentów o tym, że zaczynają oszczędzać. E, u nas na razie, jeżeli chodzi o sprzedaż, e, taka sytuacja nie ma e, miejsca i e, potwierdzam też to, co to, ten procent, który Pan mówił. My również mamy wzrost e, sprzedaży. E, uważam, że trzeba trochę też e, rozdzielić między tym, co deklarują konsumenci a ich przyzwyczajeniami, tak? Także są przyzwyczajeni, że kupują te produkty, kupują produkty czekoladowe, czy tabliczkę czekolady. Ja nie, dzisiaj nie mogę potwierdzić tego z mojego punktu widzenia i z tego e, 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 z moich cyfr, żeby zmienili e, e, formę zakupów e, i ob, nie kupowali czekolady czy wyrobów czekoladowych. Chciałem zapytać o marki własne, bo terawite to jest ceniony producent, jeśli chodzi o zakres właśnie Private Label. Mamy dane Nielsena w ciągu 12 miesięcy od czerwca 21 do czerwca 22 wartość sprzedaży marek własnych wzrosła. 10, o 10,7% rok do roku. Cały rynek FMCG o 8,4%, więc widać, że ta dynamika jest inna. I to się dzieje w bardzo różnych y, dziedzinach. Żywność dla dzieci też, wędliny, paczkowane piwo, właściwie wszystko. Ne. Dlaczego? Skąd, skąd ten trend Pani zdaniem? Myślę, że ten y, trend jest już od y, wielu lat. Y, zwiększający wolumen marki własnej, bo dzisiaj klient nie musi w marce własnej wybierać między ceną a jakością. Jak Państwo przeczytacie etykiety yy, marki własnej czy brandu, one praktycznie się nie różnią. Tak? Także tutaj klient jest już na tyle świadomy, że wie, że w marce własnej otrzymuje Dobry produkt i jakościowo jest z tego zadowolony, tak? a jeszcze oprócz tego ma cenę niższą niż, niż y, y, inny brand, y, czy y, produkt, który nie jest marką własną y, na półce. Myślę, że y, wielu klientów y, przekonało się na tym, y, że ten produkt mu po prostu odpowiada. Z perspektywy, który może klient tego nie widzi, ale nasze y, uzgodnienia z klientem, y, y, naszym kontrahentem y, odnośnie produktu, specyfikacji, y, opakowania, czasami to trwa rok. Tak? My przygotowujemy receptury. Y, y, są to y, y, receptury, które y, są później badane przez naszego kontrahenta, są e, panele konsumenckie. To jest proces, który trwa w marce własnej, tak? Także to jest naprawdę długi proces. Ten produkt jest po prostu dobry w stosunku do ceny. A myśli Pani, że my dociągniemy do takiego standardu europejskiego, że marki własne to jest 30% Szwajcaria i Hiszpania to nawet 50% połowa Myślę, rynku. że tak. Myślę, że tak. Co prawda, y, ja staram się w firmie zachować balans, tak? Te marki własne my produkujemy, ale mamy też brand i musimy to wyważyć. Tak? Nie możemy naszej produkcji czy naszej sprzedaży oprzeć tylko i wyłącznie na marce własnej. To jest niemożliwe. Ekonomicznie to nie ma sensu.